prosić musiałem. Długo kochanie swoje prosić musiałem. Słuchaj, kotku, nie martw się. Słuchaj, kotku, nie martw się. Bo w kawalerii wcale nie jest źle. Bo w kawalerii wcale nie jest źle. Ergierura to jest sprzęt. Ergierura to jest sprzęt. Dowódca pierwszej kompanii szkolnej, porucznik Andrzej Kopacki. Uroczyste wręczenie broni przez dowódcę batalionu wybranym rekrutom. Otrzymują atrybut żołnierza. Na wprost! Marsz! Lewa dołożę. Zaprezentuj, że dostałeś. Założę łapież. No, nie, za bardzo. O, tutaj, a, to, zarzucasz na ramię. Ręka schodzi tutaj na kieszeń. Na kieszeń. No, próbujemy dalej. Szeregowy drusz. Byłem na historii, niezaocznie. Studia rzuciłem. No i trafiłem tutaj. Najpiękniejsze, co teraz przeżyłem, to właśnie było tutaj wręczenie broni. Naprawdę, w pewnym momencie to myślałem, że się popłaczę. No, te słowa może majora, że dla ojczyzny, tutaj nam pułkownik też tłumaczył, że dla ojczyzny wszystko, że robi się to dla Polski, dla siebie. Patriotą ja jestem. Tak więc uważam, że każdy powinien odsłużyć, nie tak odsłużyć, jak zasłużyć. Myślę o tym, żeby zostać w wojsku. Uważam, że to jest duża przygoda dla takiego chłopaka jak ja. Tym bardziej, że teraz ani pracy nie ma, nic nie ma. No, w takiej malutkiej miejscowości mieszkam, to tam nie ma nic i wojsko po prostu ratuje mnie z tego wszystkiego, wyciągnie. Tam u nas co drugi to kończy na ulicy. Kapel Jaśkowski! Jestem! Zobacz. Proś do łce, twój żołnierz. Nie mam. Się... Nie mam mojego żołnierza. Gdzie jest Zatkę? Służba. No to ty jesteś tutaj odpowiedzialny. Zobacz, jak wygląda. No i zobacz. Jak jest to szyko, to jest dwie sekundy mijają. Sekunda mija, wy robicie z tyłu zwrot. Z lewe ramię. Jaśkowski! W ogóle zwracasz uwagę na to, o czym ja myślę? Kiedy on się golił, mi powiedz. Kto tego dopilnował? Wyróżnieni uroczystym wręczeniem broni. Dużo nie. Dlaczego na uroczystość przyszli w mundurach polowych? Co się wygląda? Panie wypierdol. Jeszcze raz. Dowódca kompanii honorowej prowadzić kompanię na plac. Uroczystym wręczeniem broni przez dowódcę do dowódcy. Marsz! W imieniu służby wręczam broń. Chwała ojczyzny! W imieniu służby wręczam pan broń. Ku chwale ojczyzny! W imieniu służby wręczam pan broń. Ku chwale ojczyzny! W imieniu służby wręczam pan broń. Ku chwale ojczyzny! Stawiam, patrząc! Żołnierze wyróżnieni, wręczenie broni od dowódcy, do szyków stołu. Batalion odpocznij.
trafiliście do batalionu kawalerii powietrznej, który należy do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Jest to związek taktyczny, który jako pierwszy z korpusu powietrzno-zmechanizowanego wszedł w struktury sił szybkiego reagowania NATO. Głównym celem, którym starałem się sprostać w batalionie, to jest profesjonalizm. Dlatego szkolenie będzie trudne, jeszcze raz trudne, o czym się przekonacie na własnej skórze. Co mogę wam życzyć? Tylko powodzenia. Szef sztabu, prezydent sekundy. Rozkaz. Batalion, baczność! Dowódcy pododdziałów do dowódcy wystąp! Batalion, spocznij! Chcę przedstawić tych, którzy w tej chwili pracują i będą wami dowodzić. Szef logistyki batalionu, pan major Goliat. Pełniący obowiązki oficera wychowawczego, pan porucznik Miszczuk. Szef komórki operacyjnej, pan porucznik Sawicki. Dowódca pierwszego szwadronu kawalerii, porucznik Grodzki. Pełniący obowiązki dowódcy kompanii dowodzenia, porucznik Szymczyk. Dowódca drugiego szwadronu kawalerii, porucznik Lebosz. Dowódca trzeciego szwadronu kawalerii, obecnie pełniący obowiązki dowódcy pierwszej kompanii szkolnej, porucznik Kopacki. Dowódca drugiej kompanii szkolnej, porucznik Lis. Pełniący obowiązki dowódcy baterii przeciwlotniczej, chorąży Wójciak. Dobrze, że się żołnierze nie zakręcili i zrobili w miarę przyzwoicie to. Natomiast tak jak wyglądają, to jest kurwa tragedia przecież. Proponuję wyjść 10 minut wcześniej i sprawdzić. Tym bardziej, że ci żołnierze, którym była wręczana broń, jeden jest nieogolony. I nikomu to nie przeszkadza. Prowadzę taki system, że będą wszyscy pracowali wojskowe 7 godzin. Od 7 do 7. Skoro te osoby, które są 8 godzin, nie potrafią zapanować nad jednym żołnierzem. Których ma 10. Raptem dowódca drużyny. Teraz prowadzić na pododdziu. Kurwa! Kurwa! No to kurwa, czas 3 minuty. Bo jest tu kurwa czas leci na skróty, zostało jeszcze pan minuta, zaraz przychodzę. To jest panie kapral! Razem śpicie, razem chodzicie, razem strzelacie, razem odpowiadacie! Nie tak, że jeden powie teraz, a potem jeden spuści. Słyszeli! To jest panie kapral! Od nowa jest strzelanie! To jest panie kapral! Ranczor, Brytinka. Gdzie ja się znam? No już wszystko. Jogurt spada. I dostaję biegiem, trzeba jeszcze kumać kurza w 5 minut czasu na zjedzenie. 30-minutowa przerwa śniadaniowa to jedyna dłuższa przerwa w ciągu dnia. Masz pomarańczor? Masz. Kurwa. Okej. Okay. Myk. Masz cały jaj. Bułka. Cały drugi kutonie? Myk. Jedna czeka jedną kąpielę, to jest całej Polsce. Nie wiem, dostali! Osobno byliśmy. Grupa. Aha. Ale ty byłeś pierwszy w naszej. Naszej. No, jeszcze biegłeś. Ja w jednej, on w drugiej był pierwszy. Który byłeś? Nie byłem. Aha.
On na kulach śmigał. Ja już cały czas kula pisał. Jeszcze tego nie przepisałeś? Proszę mam właśnie teraz. Przebyli ułani po to. Spokojnie. Chcecie wam głośno? Przebyli! Poszukiwanie głosu prowadzącego. Jaka komenda, takie wykonanie. Przebyli ułani pod okienko. I powoli. Przebyli ułani pod okienko. Przebyli ułani pod okienko. Stukają, pukają w kusz panienko. Stukają, pukają w kusz panienko. Inny ochotnik z pierwszego pokoju. Laser on widzę. Stary baser! Spójrz się siadam. Spójrz! To prowadzi tutaj te śpiewy. Gabresiu. Krzyśkowski, to melodia to ma być melodią, a nie zawodzenie. Teraz pójdę, wrócę do dowódcy, to zaprezentuję, bo to na razie to kaleczą. Pójdź wesoło. Stary! Stary baser! Spójrz! Siadam. Szeregowy? Szeregowy. Nie za to. Wygląda na spinie. Na środek. Ty można zmienić do szyby. Ale pospisz, pospisz. Cisza jest? Przybyli ułani pod okienko. Skrój się, nie denerwuj się. Poczekaj się. Przebyli ułani pod okienko. Przebyli ułani pod okienko. Stukają, pukają w fuś panienko. Stukają, pukają w fuś panienko. O Boże, a cóż to za wojownicy. Dość. Siadaj, żołnierz. Wy mało się bawi. Żołnierz. Przekonaj. Spróbuj. Zeszyn może się. Cisza! Powoli, nie denerwuj. Przybyli ułani. Kurwa. Przybyli ułani pod okienko. Przybyli ułani pod okienko. Przybyli ułani pod okienko. Przybyli ułani pod okienko. Jeszcze raz przybyli ułani pod okienko. Nie, nic wysiłku. Przybyli ułani. Żołnierz, żołnierz. No to już tracił wysiłek. Ryknij. Przybyli ułani pod okienko. Przybyli ułani pod okienko. Stukają, pukają w kusz panienko. Stukają, pukają w kusz panienko. O Boże, a cóż to za wojacy? O Boże, a cóż to za wojacy? Otwieraj, nie bój się, to siódmacy. Otwieraj, nie bój się, to siódmacy. Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty pełne błonie. Za nami piechoty pełne błonie. Ale, patrz na! Słuchasz mnie, bo teraz nie będę powtarzał. Piosenka generalnie jest po to, żeby wam pomóc marsz. I nie śpiewa jej się, żeby jak najszybciej to odśpiewać, tylko ona ma być rytmiczna, w miarę wolna i dostosowana do tempa marszu. Jeżeli ten, który będzie podawał i zapodawał słowa, będzie się śpieszył, będzie skracał krok, będziecie skracać krok wy i nie będziecie szli jednym tempem. I każdy będzie szedł swoim indywidualnym krokiem. Banda indywidualistów, to już grozi niepowodzenie. Tam, gdzie jest samogłoska, czyli A, E, I, O, U, Y, tam jest ostre urwanie tego słowa. Ma to mniej więcej brzmieć tak, jak hejnał zwierzę mariackie. Jak został sygnalista trafiony strzałem. Na tym to polega.
I wtedy, jeżeli będziecie, możecie, jeżeli jest wam trudno to zrozumieć, zacząć śpiewać tak, jakbyście byli Koreańczykami. Szczekając. Nawet do przesady. Czy byli ułani pod okienko? Wtedy będziecie trzymali rytm. Zrozumieliście? Tak jest! I śpiewacie z przepony, a nie z gardła jak geje. Zrozumieliście? Tak jest! Teraz jeszcze ostatnie dwie próby, 10 po koniec zajęć, 15 po stoją na zbiórce kompanii na korytarzu i wręczenie broni w magazynie. Wydawanie oporządzenia. Kombinezon przeciwchemiczny, maska przeciwgazowa, łopatka piechoty, szelki do oporządzenia. Niedługo im się przyda. Szeregowy Anton. Tak jest, panie kapralu. Chyba pod dupy, nie? Tak jest. Pozwalam wyjść do kibla. Jestem dla was przez najbliższy miesiąc ojcem, matką, powiernikiem i z wszystkimi sprawami, jakie was nurtują, problemy, przychodzicie do mnie. Nazwisko, imię? Orlik Sylwester. Dobrze. Dziewczynę masz? Mam. Trochę załamana jest. No, ale musi wytrzymać. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Jaki jest twój stosunek do służby wojskowej? Pozytywny. Pozytywny. Znaczy? Chciałem iść do wojska. Nikt mnie do tego nie musiał namawiać. I nie próbowali się wymigać w jakiś ten sposób? Na komisji lekarskiej czy coś takiego? Nie, po prostu od początku chciałem iść. Ale traktujesz to jako, nie wiem, przymus, zło konieczne? Nie, raczej... Czy chcesz wynieść coś po prostu? To znaczy miałem takie plany, żeby zostać na dłużej. Na przykład... Nadterminowym żołnierzem. No nie wiem, jak to wyjdzie, ale a będę się po tych paru dniach, jak myślisz, chciałbyś zostać w wojsku, czy nie? No nie wiem, teraz już. Co nie za bardzo. Zmieni się twój stosunek. Zmieni się mój stosunek, tak. Trochę inaczej jest. Ale mówisz pozytywny stosunek. No, raczej tak. W takim układzie pytanie, które idzie za tym, czy chciałbyś skakać? Skoki spadochronowe. Mam lęk wysokości. Lęk wysokości masz. I przed przyjściem tutaj nie badali cię, nie mówili? Nie. Czyli nie wiedziałeś, do jakiej jednostki nie idziesz? Nie wiedziałem. Nie. Dostałem tylko wezwanie. I kiedy się dowiedziałeś, że idziesz do desantu? Jak przed bramą? Tak, właśnie do Gminnika przyjechałem. I wtedy się dowiedziałem od chłopaków. A jakieś, nie wiem, miłe wrażenia? Coś na ciebie miłe wrażenie zrobiło? Jakaś śmieszna sytuacja? Nie. Ci się nasuwa? Mundur mi się podoba. Podoba ci się mundur? Podoba mi się mundur i buty. Czemu? Nie wiem, lubię moro. Ty mnie już znasz. Teraz ja chcę poznać ciebie. Dziewczynę masz? No. Wzorowo. Nazwisko, imię, jeżeli może. Agnieszka Tkaczyk. Teraz jakieś zainteresowanie, hobby, co robiłeś poza pracą? Dźwigałem ciężary. W jakimś klubie? Czy... LKS Opocznienka Opoczno. Jakieś osiągnięcia? Wicemistrzostwo Polski do lat 20. Teraz tak, jaki jest twój stosunek do służby wojskowej? Szczerze? Szczerze, no.
Idę, bo muszę. Chyba jak większość. A jak widzisz skoki? Jakbym mógł. Widzisz siebie w tym? Jasne. Jakbyś mógł, to znaczy chciałbyś, ale nie możesz, tak? No, chciałbym, ale nie mogę, bo mnie stawę strasznie bolą. Zresztą, gdzie by spadachron na mnie znaleźli? Uroczystego wręczenia broni z rąk dowódcy batalionu dostąpili nieliczni. Pozostałym żołnierzom broń wręcza dowódca pododdziału. Rozumiesz? Ja ci odpuszczam. Co mówisz? Tak. Uchwała, ojcze. I zakładasz ją. A jak to ważna chwila. Na pewno każdy z was ją będzie pamiętał do końca życia. Tak jak ja powiedziałem, że znam do dzisiaj swoje numery pierwszej broni oraz chwilę, kiedy dowódca wręcza mi ją po raz pierwszy. Jeszcze jedno. Każdy z was ma zapamiętać numery swojej broni. To jest najważniejsze. No nie musi, nie. Wspólnie służby wręcza się. Uchwalę ojczyzny. I zapomnisz. Ale ty nie zapłacisz. W imieniu służby wręczam wam broń. Ku chwale ojczyzny. 26. Szeregowy Łopiński. Która to jest drużyna? Druga drużyna by się uczyła. Tam nikt nie potrafi wziąć broni. W imieniu służby wręczam wam broń. Ku chwale ojczyzny! Szeregowy Druszcz! Szeregowy Druszcz! W imieniu służby wręczam wam broń. Ku chwale ojczyzny! W imieniu służby wręczam wam broń. Ku chwale ojczyzny! Szeregowy Jurek! W imieniu służby wręcza wam broń. Chwala ojczyzny! Szeregowy Bucher. W imieniu służby wręcza wam broń. Chwala ojczyzny! Szeregowy Kasperczyk! W imieniu służby wręcza wam broń. Chwala ojczyzny! Szeregowy Brożyński! Szeregowy Bartomiejski! W imieniu służby wręcza wam broń. Chwala ojczyzny! Jestem! W imieniu służby wręczam wam broń. Ku chwale ojczyzny! To był już który numer? Szeregowy Dębski! Jestem! W imieniu służby wręczam wam broń. Ku chwale ojczyzny! Szeregowy Grabę! Jesteś? Jestem! W imieniu służby wręczam wam broń. Ku chwale ojczyzny! 78. Numer. Żołnierze zostali wyekwipowani. Niedługo rozpoczną się zajęcia taktyczne.